Najlepszą i najszybszą drogą do osiągnięcia sukcesu w marketingu sieciowym jest zwiększenie swojej wartości dla świata. A najlepszą i najszybszą drogą do zwiększenia swojej wartości jest nabycie nowych umiejętności. I największy błąd, który ja popełniłem w trakcie mojej podróży, to szukanie czegoś na zewnątrz. To coś miało zapewnić mój wymarzony rezultat. A niestety nie tędy droga. Ja szukałem po prostu jakiegoś tajnego, super niesamowitego systemu, jakiejś super tajnej techniki, która miała zapewnić mi sukces. A prawda wygląda tak, że ja po prostu nie miałem niczego, co mogę zaoferować w zamian innym osobom po dołączeniu do mojego zespołu. Wszystko, co wtedy miałem, to tylko i wyłącznie mój biznes MLM. A to tak naprawdę nie ma żadnej realnej i dodatkowej wartości. Ludzie nie mieli żadnego konkretnego powodu, aby dołączyć akurat do mojego zespołu. W mojej firmie było tysiące innych dystrybutorów, do których moje kontakty mogły w każdej chwili dołączyć. Nie wspominając już o setkach innych firm, które są dostępne na rynku. Przełom w moim biznesie nastąpił dopiero w momencie, gdy zrozumiałem, że najlepszą drogą do sukcesu jest stopniowe zwiększenie swojej wartości, czyli nabywanie nowych umiejętności, które później będę oferować w zamian osobom, które dołączą do mojego zespołu. Gdy Ty zaczniesz robić to samo, wtedy stanie się coś naprawdę niesamowitego. Dzięki temu zaczniesz zdobywać nową wiedzę, zdobędziesz o wiele większe doświadczenie, a dzięki temu staniesz się naprawdę pewny siebie. A to jest ekspresowa droga do bycia liderem i do sukcesu. Pamiętaj, zacznij stopniowo zwiększać swoją wartość w oczach innych osób poprzez nabywanie nowych umiejętności, które następnie będziesz oferować ludziom po dołączeniu do Twojego zespołu. I zobaczysz, że dzięki temu ludzie zaczną sami do Ciebie przychodzić. Ok, więcej wskazówek już niedługo. Do usłyszenia. Cześć.